Hej wszystkim, ja jestem Marcin, a to jest drugi odcinek Daj Jednego, or as you can call it in English, Share Some Ludzie. I dzisiaj to, co mam dla was, to nowe chipsy, tym razem są to Lacy. I mam też przy okazji coś do ich kupicia. Co prawda chipsy nie są ostre, ale jest dzisiaj tak gorąco, że musicie mi wybaczyć. A to, co mam przy sobie, to napój. C-O-C-I-O, cokolwiek to znaczy i jakkolwiek to się czyta. Wygląda na to, że to jest napój energetyczny z mlekiem czekoladowym i guaraną. Raczej. Tak więc ja sobie to spróbuję. Smacznego. Pewno nie jest to energetyzowane mleko. Smakuje jak mleko czekoladowe, które piłem kiedyś w podstawówce. Tak więc kontynuując, to co mam dzisiaj dla was, to Lacy o smaku paroszku. Sorry, ze szczypiorkiem. Chipsy dostałem w Biedronce już jakiś czas temu, więc nie wiem, czy jeszcze je gdzieś znajdziecie. Sam smak wydaje mi się dziwny i nie wiem, czy coś z tego będzie. Bo o ile tzatziki można znaleźć wszędzie, to taki jakiś polski paroszek nie mam polskim szczypiorkiem rozsmakować, co najmniej dziwnie. Tak, więc standardowa procedura. Nie pachną niczym. Są to Lacy z tej karbowanej serii. Albo jak ja to nazywam, z serii połam sobie zęby, bo nie da się tego pogryźć w żaden sposób, chyba że chcecie urywać po kawałku. Więc jeszcze raz smacznego. Pierwsze wrażenie dobre. Bardzo hardo kontempluję. Całkiem dobre. Ale nie smakują faroszki. Ja już pewnie bym w tamik. Pozwolę przepić sobie ten faruch mlekiem. Mleko czekoladowe z faroszkiem. Są dosyć słodkawe. Cukierku nie czuć w ogóle. Faroszku zresztą chyba też nie. Przypominają zwykłe serowe chipsy. Cena była dosyć przystępna. Jak na Lacy, bo potrafią kosztować jakieś horrendalne pieniądze. Wygląda na to, że to będzie super krótki odcinek, bo nic więcej nie jestem wam w stanie powiedzieć na ten temat. Są słodkie. Prawdopodobnie kupiłbym je jeszcze raz, bo są słodkie. I nawet całkiem mi smakują, chociaż biorąc pod uwagę fakt, że można sobie połamać na nich zęby. Jeżeli chodzi o mleko, Natural Energy Chocolate Milk plus Guarana. Dobrej jakości mleko czekoladowe, które według tego, co tu jest napisane, pobudzi was trochę w ciągu dnia. Drugi raz za 4 zł bym tego nie kupił. Kupiłem w Żabie, także jeżeli chcecie eksperymentować z czymś takim, to... Jeżeli chodzi o podsumowanie odcinka, to było Lacy o smaku twarożku ze szczypiorkiem, a poglądowe oceny znajdziecie tu. To był drugi odcinek serii Daj Jednego. Ja jestem Marcin. Na razie. Would you rub your finger down my spine?